Napisałaś do mnie list serdeczny. Przyniosłaś 3 jabłka z ogrodu. Ciszę ukrytą w chlebie. Zdziwiony myślę nieśmiało, że Bóg mnie kocha przez ciebie. Najbliżej. Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny, co doszedł, poprzez życzenia na święta, poprzez rzeczy tak ważne, że się o nich nie pamięta, przez kogoś, kto był przy tobie w grypie, przez tego, co po spowiedzi już nie szczypie, poprzez deszcz, co ci w uchu zadzwonił, poprzez kogoś, kto ci się krzywić zabronił, poprzez psa, co nogi ci lizał, przez serce krzyczące z krzyża. Bliscy i oddaleni. Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać, aby się ominąć. Bliscy i oddaleni, jakby stali w lustrze. Piszą do siebie listy gorące i zimne. Rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty, by nie wiedzieć do końca, czemu tak się stało. Są inni, co się nawet po ciemku odnajdą, lecz przejdą obok siebie, bo nie śmią się spotkać. Tak czyści i spokojni, jakby śnieg się zaczął. Byliby doskonali, lecz wad im zabrakło. Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej, niektórzy umierają, to znaczy już wiedzą, miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma. Nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek. Są i tacy, co się na zawsze kochają i dopiero dlatego nie mogą być razem, jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami. Można nawet zabłądzić, lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem.